wszystko dobrze, jak wszystko dobrze pójdzie, to w ciągu 2 godzin uda się to skończyć. Chciałbym nawet, żeby troszkę szybciej, no ale wątpliwe. Zobaczymy, zobaczymy. Bodajże 2 misje zostały. 2-3 misje, jedna misja to jest około godzinki. Już spróbujemy to szybko ogarnąć. Tylko podstawowa sprawa. Przełączymy się na telewizory. I dobra. Posłuchajcie mi, jak się latać się działo. Wszystko jasne. Dobra. No i znowu bijemy te same pieski nogami na końcu. No bo oczywiście... Takie mi się bawo. Nie wiem czemu, ale zaczynam odnosić się. Ono znowu czucia wobec tej gry, jak się tam... To nie jest, to nie jest wyżywa. Jeszcze mi to nie jest dobrze. Dobra, jest to... Czy za cicho? Czekaj. No fakt, wyciszony jest i to mocno. Halo? Halo? Jezu, to jest za głośno. Zdecydowanie za głośno. Niżej dajmy 65. O. Halo? No, bo powinno być spoko. Mam nadzieję przynajmniej. Here we go. Dostanę uczucie. Pierwsza buda PC od 2005 roku. No dobra, powiedzcie jak jest teraz, no być chyba lepiej, nie? Ach, chyba tak, łapie mi to moje. Ja się zgajdzę, no. No, jestem kadłubkiem. No, ale mu z łatwością odpadają te kończyny. No, smutno to. To lepiej, nie, ale gdybyś lekko się śrubię, to byłoby lepiej. Dobra, spoko, spoko, spoko. Trochę przyciszyłem. Chyba, gdzie jest? Gdzie ten mój tu jest? No, Boże, Boże, skończmy to już. Proszę, skończmy to już, miejmy to z głowy. Tak wracając jeszcze troszkę do tematu Heavy Raina, bo zaczęliśmy ostatnim razem. Zaczęliśmy ostatnim razem, podjęliśmy w godzinkę i zrobiliśmy cliffhanger. W najgorszym możliwym momencie zrobiliśmy cliffhanger kilkudniowy. No i myślałem, czy by dzisiaj nie zrobić maratonu. Bo tak, jeśli będziemy grać już w Heavy Raina, zrobimy maraton taki, jak było to w przypadku Batmana. Słuchajmy grę i przejdziemy ją całą w jeden dzień. Wszystko w jeden dzień. Także następne jajkowanie z Happy Rainem będzie na jakimś maratonie. Dobra, chodź kobieta. Dobra, ta muzyka się zaczyna psuć, ale to jest gorsza niż było. Otworzyłaś te drzwi, czy... No nie wiem, jak to... Tak? Już nie mam takich flutka. A ile meczy w pub będzie? Nie wiem. A zewnątrz nie wiem. Jeszcze jak na razie nie udało mi się ani razu skończyć pierwszym, ani w solo, ani w duo.
A wczoraj grałem głównie duo z kumplem. Dzisiaj prawdopodobnie, nie tyle prawdopodobnie, co prawie na pewno przyjdzie i razem coś pogramy. Tylko no nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale mniej więcej myślę, że z półtorej godzinki, dwie godzinki pogramy. Się zobaczy. A też wiesz co, dojdzie nie napalę się, bo Batmana raczej nie będzie więcej niż godzinka z hakiem. W sumie ja już mam taką, nie wiem, taki styl, że pierwsze odcinki jeszcze nie wiem, piewaniem, jeśli chodzi o tytuł na MGS-u, trwają raczej pół godziny. Zmaję, ja ci mam to ugasić, jak tutaj nie ma. Mam zrobić siebie moc, czy co? Chyba, że... Nah. Mam pomysł. Proszę, księżniczko. Musiałem się jeszcze kryć na końcu. Arkham Asylum to Arkham Asylum? Tak, Arkham Asylum to jest Arkham Asylum. A, to ma sens. Pamiętam najgorszy, bo mówiłeś tym razem, że jest na część. Najgorszy to był Arkham Origins, pewnie. Tak patrzyłem na matę krytyki i na różne inne serwisy. Jak oceniane są Batmany, najgorzej oceniane Origins, później ocena najgorszy jest Arkham Knight, później Arkham Asylum i najlepszy jest Arkham City, czyli druga część. Dał mu ocenę 70, aż się zdziwiłem. W sensie, że tak dobrze czy tak źle? Arkham City to arcydzieło. Ale naprawdę? A dlaczego? Gdzie ona jest? Gdzie ta kobieta? A, tak, kacenka. Że tak dobrze. Mielon! Aj, zjadł mnie. Litkie małe kolejstwa. Ja cię, nie. Jest głupia halka, co ma laserek? O której halki mają laserek? Zatem powinno ci wystarczy, że Arkham City ma 96 metrokrytyków. To jest... No to jest dużo, to prawda, no ale... Się zastanawiam dlaczego. Jeszcze jakby nie patrzeć uwagi z otwartym światem, przynajmniej z tego co się wydaje. A z otwartym światem niemal wszystkie są beznadziejne. Bardziej się chodzi o gry takie stricte akcji. Są raczej puste, są takimi otwartymi ładnymi wydmuszkami. O, tak to pięknie wyjdę. I to samo w sumie czuję, się udzielam City, więc jestem strasznie sceptycznie nastawiony do tego 96 na Metacriticu. O, umarła. Siema, Arki, halo, halo. Jeszcze przekona się scenę, jak zagrasz czasem, zobaczysz. Zobaczymy.
Dobra, chodź Kobito. Idziemy, 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 idziemy. Także wracając tak na chwilkę do tego Arkham Origin. Dlaczego tak wysoko? Cóż, jakbyście nie zauważyli, ciągle gram w same krapy. Prawie same krapy, jakie... Nie, jakie gry, jakie zgram, to były krapy. Krapy, 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 krapy. Wszędzie krapy. Jedyna chyba dobra gra, jaką ostatnio grałem, to było Flower. Na PS3. Na PS3 nie było w sumie niczego dobrego. Także no, wypadało dać w końcu gdzieś tam dobrą ocenę. Już się harpię, jeszcze nie celuj. Damy. Siaki, żygaj. Ciachaczki głupie. Musi tych żygajek pozbyć. To są takie dziecięce. Miało być 97 mocy, ale ktoś dał 80. No bez! Bez jaj, co są gromi z nie tak. Dobra, czekamy na nią. 16 krytyków dało ocenę 100 dla Arkham City, no ale jacy krytycy? I co jest takiego dobrego? No jestem, szczerze powiedziawszy, nie do końca negatywnie, co no... Bardzo sceptycznie nastawiony do tego Arkham City. I nawet teraz nie grając, coś jak czuję, że dałbym ocenę max 7,5. Tak to jest z grami z otwartym światem. Nienawidzę gier z otwartym światem. Są otwarte światy, puste, z zawartością strasznie beznadziejną, która na dłuższą metę irytuje. Aha, dobra, dobra. Ciało mi odpadło, fajnie. No i nogiem, cholerstwo. Dobra. Jest helpia. No bez... Joj! No bez... No! Nie, my za każdym razem, nie wiem, umiejętność, żeby te kończyny odpalały. To jest takie irytujące. O, mam granaty, fajnie. Sam jestem granatem. Jednym wielkim granatem. Nie ma nic dobrego, nic ciekawego. Dobra. Idźżeż tam! No będzie tam stać. I idę stąd. No chodź o tych cholernych drzwi. Dziękuję. Się będę przerzucili na handel organami ludzkimi. A ten ostatni popsuty barka Batman to Arkham Light, ale tylko na PC. A ja mam tę prawidłową wersję na PS4. Była teraz na tej wyprzedaży, że za 80 zł wersja super premium, więc czemu nie, całkiem fajna, sensowna cena. Cena.
Dobra, ja muszę te głupie ciachaczki. Głupie ciachaczki uważać, no bo głowę mi będą odrywać. Lożesz. No i oczywiście. Daj mnie zjadł. Ja do tego cierpliwości nie mam. To jest takie nijakie. Już 500 000 raz powtarzam ten głupi fragment. Z głupie niedoróbki. Już żeś się. Na miłość boską plus. Aż mnie noga zaczyna boleć tego wszystkiego. To co, co on robi? Jakaś makarena czy co? Weź za szybko kolejny. Dobra, jeden z głowy. Z tych głupich kalpie. Dobra. Te ciebie haczki głupie trzeba na tych załatwić. Jezus Maria, dlaczego to ten łeb tak wbija po pieniądze gdzie? A jeszcze cywile tu są. No! Nie, nie. Dziękuję.